ciekawe, ci żołnierze proszą się o pomoc. W tej chwili te gryfy zniosą ich z nieba, jak tylko się stanę, tylko wypakują swój desan. Przecież... Świetnie. Alright, spread out! Find Deckard! Shoot to kill! Witam! Alang 2 z tej strony, a to jest czwarty odcinek naszego Let's Playa serii Legendary. W którym zajmiemy się polowaniem na wielkiego golema przy użyciu trzech mobilnych generatorów EMP, które właśnie widzimy przed sobą. Dobra. Logiczne do zakłócenia, skoro nie jest całym wielkim miastem. Oj. Nie wygląda stabilnie. Blueber 2, report status! Blueber 2, come in! Damn, we lost! Siu. This is no good! We need to get above ground! We have to reach our choppers! Zanim będziemy kontynuować naszą przygodę, chciałem wam was uprzedzić, że nagrałem ten odcinek drugi raz, ponieważ... Okej, świetnie. Copy that. Stand by. Watch out behind ya! Chciałem przerwać po chwili, nagrywają mi jakieś artefakty i... Co? Cały czas wydaje mi się, że to musi być jakiś związek z wodą. Mieliśmy te ogniste ropuchy, one były stworami ognia. Jest na logikę, teraz pojawiły się stwory wody. A potem pewnie jeszcze jakieś stwory powietrza i ziemi. Zapomniałem w to strzelać. Dobra, póki nie jest agresywne, może jak się oddali od wody. To rzucają mnie pudłami. O! Cwane. Chwilę się te ludzkie zwłoki z dużego dystansu. Up. Nie włażę tam. Nie. Nie. Nie widziałem tego wcale. Tylko wam się wydawało. Idź po obrzeżem. Op. Przechodzisz, jesteś i do gwiazdka. Pomyślcie, że... tak, czy to jest ostatni punkt kontrolny. No wyzbrzmi się przeciwko ludziom. Ciekawe porady. Chociaż ja sobie się nudzi, że chyba każdej broni oprócz pistoletu. I nie było źle. Shotgun też jest dobry. Dobra. To wszystko jest oskryptowane jak w Diabli, to może zdołam tutaj przebiec, nim się włączy skrypt. No. Dobrze mi się wydawało, że tutaj wszędzie jest oskryptowane. Woda, że wyszki wszystkie są z wody. To jest zła wiadomość dla mnie. Wodne potwory. No właśnie, tak skończę, jeżeli będę nieostrożny. Okej.
Okej, jest jakieś wejście. Słyszałem strzały. O, jakiś szeryf. Strażnik Teksasów pojedynkę tu jest. Oj, 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 oj. Świetnie. Drogi, drogi, drogi. Nowa broń. I coś tu wygląda jak bez ręki jest. Tak, bez ręki skrzyżowanie niemowlaka, czyli mojego dziecka z jakiegoś rodzaju nimfą. To pewnie jest niezniszczalne, kiedy jest przedrodziska. Zgadłem. I nie było trudno. Jakiś może jest strzelba. O tak. Teraz sobie pogadamy, proszę państwa. No. Chodź tu. Pierwszy ty. Jak miło. One w sumie nie są aż takie strasznie trudne, jak się udają. Który pierwszy? Ups. Oj! Oj, to było bardzo źle wystąpienie. No. Może tak nie są aż takie proste, jak myślałem. Chodź tu. Siu. Nie mogę być zbyt pewny siebie. Góra, 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 góra. To jest anime, jest tak miło. Nie mam mocy dla mnie. Dobra. No. Stań się materialny choć na chwilę. Próbuję kucać kontrolę, a to przecież nie ta gra. To się kuca akurat C. No dobrze, gra się coraz bardziej rozkręca. Coraz więcej wrogów, coraz więcej broni. O. Coraz bardziej, więcej krwi, jak widzę. Tu z wody wyskoczy maska, rozwali to i będę musiał zasuwać dołem. O ile zakład? No właśnie. Przekręcaj to jedną ręką, a drugą celuj. Okej. Okay. Drogę zmytajmy z tym. Szybciej, 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 szybciej. Te maski w ogóle muszą być jakieś międzywymiarowe. Zobaczysz, to jest płytka woda. Tam też ciągną goście zupełnie jakby do innego wymiaru.
Ten stwór musi być jakiś międzywymiarowy. Inaczej nie miałby jak wciągać ludzi, o! Gdziekolwiek, ale cały mokry. Przynajmniej to ognie stężało, będzie trudniej mnie dorwać. Jeżeli dorwać tak samo będzie łatwo, ale będzie trudniej mnie podpalić. Po co te pistolety tu leżą? Nie ma szans, żebym zamienił się z tej zarąbistej broni, ani... Może ta nie jest taka zarąbista, ale to całkiem. Na pewno nie zamieni się z shotguna na zabawkę. Okej, dalszy ciąg. Hey, Deckard! Think I found a way out of here. Okej, tutaj pewnie byłeś, tak? Exit's this way, boys! Okej, znaleźliśmy drogę na górę. Chłopaki, jak wyżyjecie, czy was kompletnie pogrzebało? Nie wygląda to najfajniej. Nawet jeżeli żyją, są odcięci, nic im nie mogą pomóc. Dobra, głupi jesteś. Deckard, you should be able to see signal players in each EMP generator. The generators need to be fully powered up in order to fire. Good luck! Okej. A czy nam je doładować? Deckard, we know the signet on your arm lets you absorb energy from dead creatures. It may also let you transfer that energy to other objects. I think you'll be able to act as a power source. Czuje się jak duża bateria. Zamieńmy shotguna, bo nie mamy do amunicji. Cóż my tu mamy? Tak. Kto pierwszy? Nie wstawaj. Polujemy zupełnie normalny przedmiot technologiczny magii. To dopiero jest zabawny pomysł. Chyba, że z tego nie mogę być stać minusa, bo wystarczyło na 100 lat. O. Teraz bym chciał mieć shotgun. Nie stawaj. Jeszcze jeden wilkołak. Chodź tutaj. Amunicja. Tu jest, dobrze. O! Shotgun lepszy jeden. Okej, zmiatajmy stąd. Deckard, Bluebird 2's EMP device was broken up and scattered when their chopper went down in the subway. You have to find those parts and repair the EMP. Rozwali ten generator, tak? Nie, nie rozwali. Rozwali generator, który jest... Go, go, go! No nie... Jeszcze oni... Wiem jeszcze, jak bardzo nie lubię z nimi walczyć. Żadnego ani muza z nich nie ma, nic. Armed Forces Recruit Center. Lefey rekrutował sobie armię z centrum Nowego Jorku? Ma go znajomości. Krótkie, kontrolowane serie, panowie. Deckard, you can reach the subway station by crossing through the Armed Forces building in the middle of Times Square. Skąd na środku Times Square będzie jak sił zbrojnych? Oj. To mnie pewnie będzie tutaj głupie, jeżeli nie zginiecie. Zatkało was chyba, panowie. Chodź tu.
jeszcze. Zaraz nadę, zobaczcie. Okej, przynajmniej trochę ciszej jest, to już coś. Przepraszam za to. Bardzo przepraszam. Dobra. Mam nadzieję, że to nie jest jakoś specjalnie nudno, bo ja tak patrzę. Łażę tylko w jakichś podziemiach i w ogóle trochę mało emocji. Możecie to umrzeć z nudą przypadkiem przeze mnie. No. Ale nie zapowiada się, żebym teraz robił coś bardziej interesującego. Teraz bym z kolei zbierał złom, żeby naprawić te rzeczy. Myślałem, że was już wszystkich zabiłem jakiś czas temu. Najwyraźniej się myliłem. Czuję tutaj tą ropuchę. Okej. Z przystawienia nie ma szans. Ten odgłos przystawienia lufy do policzka jest jakoś dla mnie uspokajający w tej całej sprawie. Muszę przyznać, że mimo że tutaj wróciłem, to jednak się ci tutaj nie spodziewałem. Leczenie, szybko leczenie. I reloadzik. Wilkołak tu był. Ognisce żaby nie rozrywają dzień strzępy. O mało ci nie postrzeliłem w łeb. Hej! Oddawaj! To głupie, poza strzelamy generatora. O, ty jesteś do ruszenia, świetnie. Oddawaj. Co się w ogóle dzieje? Aha, regularna bitwa. Pomogę wam trochę, sami tam. Z sojusznikami to nie skończ. Tak, chodź do papy. Tam jest generator. Idźcie sobie skończ frek. No, który pierwszy podejdzie? Wow. To był piękny strzał. Kiedy poprzednio tutaj grałem, udało mi się trochę z nimi rozprawić i nie podniosłem generatora. Trochę z nimi się obawiłem i już nauczyłem się z nimi walczyć, ale na początku zginąłem przynajmniej 3 razy. Zanim udało mi się znaleźć działający sposób na nie. To moje paski po prostu strasznie uparte. Drugi generator. Tam, gdzie ty? O, dobre dziecko, oddało generator. Nie wiem, czy one są takie złe. Może dobra, okej, zbijają. Chciałem sobie powiedzieć, że z prędko się bawię, to może być takie złe, ale biorąc pod uwagę, że nas tutaj próbują zabić, było to dziwna rozstrzygacja. Okej, to pomieszczenie to pułapka. Na kilometr. Tylko już tu nie ma drzwi, to się zawali w jakiś sposób najpewniej, albo... Szafą, zostawi je szafą. Wiedziałem. Gdzie jesteś? Come to papa. Co będziesz teraz robić? Nie wygłupiaj się, proszę cię.
Hej, gówniarzu. Dobrze się bawisz? Pamiętaj, cię shotguna marnował. I po zabawie. Aha, mam cię zmusić, że ten tu szafę, już nie sprawy. Au! Gdzie ty jesteś? Z drogi! Znikająca szafa, dobre. Tutaj mamy 23 części, tak? Nie, 3. Dobrze. Kto jeździ metrem w takich warunkach? Miały 2 godziny od punktu 0, jeżeli za punkt 0 uznamy moment, w którym otworzyłem puszkę Pandory. Więc łatwo można się domyślić, że żadne metro nie powinno już jeździć po 2 godzinach od momentu, kiedy wszystko wyleciało w powietrze. Woda nie przeszkadza? A, okej. Watch my back while I wire this EMP back together. One wrong move and this thing could explode. Pocieszające. Firebombs gdzie? Ognia! Może faktycznie brońmy tego eksperta. Ta przeklęta ropucha. Martwa? Nie. No nie. Z woda to was nie powinno zabijać, przeklęte ropucha podobne. Postaram się trzymać zero ci, bo to nie jest takie proste, wiesz, jest dużo. Dobrze, woda je zabija. Daję ci czas, cały czas ci go daję, bierz go. Chodź. Zasłonię się własnym ciałem, jeżeli taka potrzeba. Mam nadzieję, że żołnierz nie zginął od razu. To nie był on. O, koniec ammo. Shotgun między oczy. Aha, musimy się z tym wynieść. Aha, mam go naładować, tak? O, naładowało się całe za jednym zamachem? Super. Poza mnie się spojrzał w kamerę. Trzeba było skoczyć do tyłu i prowadzić koń ciągły ostrzał. Dobra, wynośmy się stąd.
dead. We've got severe wounded here. Need extraction ASAP. Understood. Switch to emergency channel and request medevac. Whoa. Acknowledged. Nie masz żadnej opcji, żebym szedł tędy. Nie, po co? Okej. Teraz z drzwi czy z tyłu coś wyleci? Z drzwi. Są bliżej. Nie, jednak nie. Siu! Aż podskoczyłem. Tak, właśnie podskoczyłem. No to se powczytamy. A, więc te małe duszki nazywają się Nari. Nari. Sweet. How nice. No, come on. Szybciej. Zamieniło mi broni. Widzieliście, że w czytaniu wcześniej miałem pod dwójką, trzeba zagrać pod jedynką. No a mi tutaj, a drzwi są zamknięte. A. W sumie to ja tu stoję na miejscu tego żołnierza i... Co z tego? Tak mnie teleportowało tutaj. Pewnijmy trochę animusa i wynośmy się stąd. Oła! I tu będzie teraz ta wielka, przerośnięta macka. Ammo. Tą mackę chyba wyjątkowo lepsze będzie ta broń, bo strzepgana przy jej szybkości to zdąży dać jeden strzałek, gdyby to pomnieć. Z tego już nie mogę sprayować ogniem ciągłym. No chodź. Wiem, że tu jesteś. To nic ci nie daje. Okej. Okay. Nie, ognia. Ile tych macek tu jest, goddammit. Chyba te macki to pojedyncze potwory. No to nie może być jeden organizm, chyba że teleportuje się przez jakieś portale, ale to nie ma sensu. Jedna macka. Oddaj. Oddaj. No proszę. Oddaj. O. Skruju. Skruju. Co teraz na mnie pobiegnie? Pomiędziłaś mi to, a pewnie chcę czegoś więcej, prawda? Jezus świeci. Broń pewnie. Mogę się tędy przebić? Nie. What the f... O nie. O. Okej. To jest bolesne. Legendary. The alternate ending. Deckard zmieniony na po prostu mięso.
Gdzie jest ten wielki wentylator, ja się pytam. Tutaj, tak? Wiedziałem, no chodź. Okej. Przynajmniej póki sobie tutaj jestem dość bezpieczny. Dobrze. I nagle drzwi magicznie się otwierają. Właśnie, nie, żebym narzekał. No więc koło mogę coś sobie Deckard, hero of the day. Jakiś w ogóle co to jest, jakieś coś świństwo porosło tu, te rury. No a cokolwiek to jest, jest nieżywa, bo przynajmniej jest, będzie mi groźny. Wynośmy się stąd. Nie mogę wejść, okej. Wejdź do budynku, okej. Nie, tutaj nie mam wejścia. A nie, można miło, ale chciał się wejść bardzo. Można potem wejść jak po drabinie. Tutaj, tutaj. Odczep się. Lepiej? Bawić się z nimi nie ma sensu. Tutaj. Aj! Odczepcie się ode mnie. O, świetnie. Ale to zjedzie. Oddawać. Dawać mi generator. O, świetnie, jeszcze śmigłowce. Dobrze, przynajmniej golem jest mądry, przynajmniej głupi, ale w momencie z niego punktu widzenia mądry i bije wszystkich porówno. I order i mnie, dobra. Okej. Okay. Te generatory muszą być chyba z plastiku, że są nieprzyciągane, albo ten Arium miał i tak strasznie dobrze. No dalej, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Get back here, you creep. Szczepcie się ode mnie. Gdzie on jest? No i generator. Ej! Przesłoń do mnie rzucają. Już? Generator, gdzie jest generator tutaj? Okej. Dobrze, tam nie stałem, ale też nie pytam, gdzie jest generator. Pewnie na samym dole. Mało tam nie spadło, no to było śmiertelne. Ammo. Podobno kiedy uderzam na Nari, one zmieniają postać, tak? On też lepiej. Ale to mi Boże, bym kiedyś spotkał inne potwory, które tak mają. Zżera coś dużo animusa. Oj, dobra. Wybraliśmy inną drogę na dół. O, generator, napełniać. Hej! Oddawaj!
Maciej nauczyła się bawić się z tymi zabawkami. To ja cię nauczę. Uwaga, ludzie. Ja tak biegłem z tym generatorem. A oni będą mnie zabierać przed nosa za każdym razem i zabierać na inne piętro. No chodźcie. Pierwszy. Macie dość? Świetnie. Mam dość amunicji, żebyś tak zajmować przez całe moje życie jeszcze wystarczy. A wiesz, to nie przyciąga mojej bronie, bo mojego paska od spodni. Gdyby to ciągało mi pasek od spodni, to byłoby najwyższa możliwa śmierć. No morde. Nie mogę powiedzieć, jestem zabity przez te małe... Też widzieliście tą ikonkę, kiedy umieram w prawym dolnym rogu jakby wyładowanej baterii? Nie mam pojęcia, od czego to się wzięło. Dynamiczne obiekty. To rozumiem jakiś slang informatyków. Dynamiczne obiekty. Wszystko to, czym wróg może rzucić w ciebie i być bezkarnym. No dalej, dalej. Ten odcinek się dłuży strasznie. Okej, okay, jump. Oła, to bolało. No chodźcie. Nie będę się tam bawił. Już po was. Uparte paskustwo. Ładujemy, ładujemy. Żeby do dwóch trzecich, żeby teraz, okej, teraz na górę. Sprintem. Tutaj, tak? Nie, na dole. Dobra, nieistotne. Jump. Miałem dzisiaj te kawy, bo to strasznie bolesna śmierć. To może lepiej, żebym nie skakał? Nie, tu jest bezpiecznie. A nie jest. Poprzednio mi uciekł. Nie ma dobrych kajków, gdzie jest? Tu jest ten generator tutaj. No dalej, do końca. Tak. Tak. Ciekaw jestem, skoro zostało zniszczone przez impuls EMP. To znaczy, że albo było sterykolwiek coś miał wspólnego z komputerem, albo druga opcja. Jeżeli nie z komputerem, to po prostu jego pole magnetyczne przestało działać tego impulsu EMP. Cały się rozpad, teraz tylko wydobyć z gruzy. Okej, to dobrze, powiedzcie, że to dobrze. Teraz przylecą i rzucą bomby, kojarzycie, że to Lefei. Nie, to nie bomby. Srebrne czy zielone uniformy? Zielone chyba. Albo i srebrne. Okej. Oj. Świetnie, tutaj się pożegnamy. Był z wami Alang 2, a to był czwarty odcinek naszego Let's Playa serii Legendary. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!